Dzień dobry Państwu. Nie widzieliśmy się przez 2 tygodnie. Jak Państwo widzicie, słyszycie w informacjach medialnych, sytuacja w kraju i nie tylko w kraju staje się bardzo trudna. I jak Państwo też obserwujecie raporty gminne, które zacząłem znowu wysyłać, mimo trudności z pozyskaniem informacji, na naszej gminie, w naszej gminie też mamy problem, który się powiększa. Można powiedzieć, że na razie to jest tylko 5-6 osób, ale proszę Państwa, to się dzieje wokół nas. Jak Państwo wiecie, dzisiaj zapoznaliśmy się z nowymi obostrzeniami, które zostały ustalone przez rząd. Prosiłbym o to, żeby bezwzględnie się stosować do tych obostrzeń. Państwo dostaniecie na aplikacji pełną listę tych obostrzeń, ponieważ ja teraz nie jestem nawet w stanie Państwu tego wszystkiego powiedzieć, ale wiemy, że mamy zamknięte szkoły od 4 klasy do 8. Wiemy, że będą funkcjonować nauczanie początkowe, żłobek, przedszkola. To się będzie działo. I też bardzo proszę rodziców o ostrożność. Proszę też wszystkich, którzy zarządzają tymi jednostkami, żeby podejmować stosowne do zaleceń decyzje. Będziemy musieli podjąć też decyzje dotyczące pracy Domu Kultury. Będziemy podejmować też decyzje dotyczące placów zabaw, siłowni. Będę Państwa informował za pomocą aplikacji. Dzisiaj nie do końca jestem w stanie Państwu wszystko powiedzieć, ponieważ nie mam jeszcze pełnej wiedzy. Jeśli będziemy mieli tą wiedzę ugruntowaną, będzie ona już w formie takiej, że będę mógł sobie zapoznać się ze wszystkim, nie tylko poprzez przekaz medialny, to w ten czas będziemy Państwa informować, choćby nawet w sobotę i niedzielę. Jak Państwo wiecie, jesteśmy zawsze zorganizowani i to działa. Tak samo będziemy informować o raportach gminnych, aczkolwiek w sobotę i niedzielę nie będę mógł uzyskać wiarygodnych informacji z sanepidu, więc taka informacja będzie dopiero w poniedziałek, na pewno 100% pewna. Proszę Państwa, sytuacja jest dynamiczna. Zmienia się właściwie z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Mamy przekaz medialny, który jest na bieżąco. Więc proszę oglądać telewizję, ale słuchać komunikatów, bo tylko komunikaty dają jakąś tam pewną wiedzę. Ja nigdy, jak Państwo wiecie, w trakcie naszych spotkań nie próbowałem tego komentować. Nie próbowałem opierać się na komentarzach. Interesują nas tylko suche fakty i chciałbym, żebyśmy o suchych faktach rozmawiali. Zwracam się do młodzieży z apelem, żeby stosować się też do obostrzeń, które są. Kiedy młodzież nie będzie mogła wychodzić z domu bez opieki dorosłych, niech to będzie faktem. Czytajmy informacje, które idą z środków masowego przekazu i które będziemy przekazywali poprzez aplikację. Uważajmy na siebie. Życzę wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo.